Witam serdecznie dzisiaj na kanale Indywidualista. Witamy wspólnie z Andrzejem z dziennej dawki dyskomfortu. Andrzej, chyba w Warszawie jesteś. Ja witam z Dubaju. Wy jesteście rozproszeni po całym świecie. Dzisiaj jest, nagrywamy to trochę wcześniej, pewnie będziecie to później widzieli, bo to jeszcze musi zostać tam obrobione, ale nagrywamy 20 marca. Bitcoin jest na przy cenie 63 tysięcy, jak to będziecie oglądali, pewnie będzie zdecydowanie wyżej albo zdecydowanie niżej, no to się zobaczy. I jesteśmy po 2 czy 3-dniowych spadkach z prawie 73 tysięcy, czyli o jakieś 20%, tak żebyście znali kontekst tutaj. Witam cię, Andrzej, dziękuję, że tutaj dołączasz, dzielisz się wiedzą z moimi widzami. Cześć, no cześć to Rafał, co? Witam twoich widzów, dzięki wielkie za zaproszenie. Tak, i dla tych, co nie znają Andrzeja, Andrzej ma dwie wielkie pasje w swoim życiu. Pierwsza to jest chyba bieganie, a druga to są kryptowaluty i zajmuje się tym głównie ze strony technicznej. Bardzo głębokie, można powiedzieć, techniczne analizy nagrywa na swoim kanale i takie, powiedziałbym, 3 główne zakresy, może 4 są, to jest Bitcoin i projekty wokół Bitcoina. Druga rzecz to jest Internet Computer, trzecia rzecz Algorand i ostatnio jeszcze może w kontekście Algorandu i Internet Komputera rozwijasz taką jakby narrację, tudzież opowiadasz o tej narracji Depin, tak, Andrzej? Czy są jeszcze zgadza jakieś się. Tematy, No i których... oczywiście bieganie też jako No i oczywiście tak, bieganie. To towarzyszące narracje. Oczywiście. Często łączysz te zwykle właśnie ze swoich treningów, czy podczas swoich treningów nagrywasz niekiedy podczas treningów górskich. Byłeś teraz w Szwajcarii parę miesięcy, bardzo ładne. Można było tam krajobrazy oglądać dla tych, co... Oprócz, nie wiem, słuchania, chcą jeszcze mieć efekty wizualne, czyli audiowizualne w sumie już. Dobra, to co? No i oczywiście trzeba powiedzieć, że no, wiele z takich w polskim, powiedzmy, w polskim internecie jesteś, no, można powiedzieć, pionierem w wielu tematach wśród influencerów, tak? Czyli na przykład temat Algorandu, temat Internet Computer, temat drugich warstw na Bitcoinie. Także niektóre z tych tematów dzisiaj poruszymy, ale teraz może wróćmy do tego, że rozmawialiśmy no prawie chyba 2 miesiące temu. Rozmawialiśmy ostatnio jakiś tydzień po wprowadzeniu ETF-ów na Bitcoina i film był opublikowany chyba koniec stycznia, czy powiedzmy tydzień później, parę dni później. No i wtedy była taka sytuacja, że nie było wiadomo, jak to się rozwinie, czy te ETF-y, jaki będą miały wpływ. I na początku rzeczywiście pierwszego dnia tam bardzo podskoczyła cena, a później to spadło tam chyba też o 20%, nie, 10, gdzieś koło 10% spadła, gdzieś do poniżej chyba 50 nawet, nie, poniżej 40, przepraszam, Bitcoin. No i ludzie takie było oczekiwanie, tudzież jakby wydawało to się wsparciem takiej teorii, że buy the rumor, sell the news i tak dalej. No i wtedy rozmawialiśmy o tym, jak to mogłoby się dalej potoczyć i że właśnie ETF-y będą miały no, z tych inflows, jak patrzyliśmy, to po prostu no to były już wtedy znacznie wyższe niż produkcja, no i no, spodziewaliśmy się, że prędzej czy później dojdzie do szoku płynnościowego, tak? No i rzeczywiście tak się stało, znaczy no, może porozmawiamy o tym, co się od tamtego czasu wydarzyło. Jak to dla ciebie są najważniejsze jakby wydarzenia w ciągu tych 2 miesięcy, co było może, czego oczekiwałeś, co było dla ciebie zaskakujące i tak dalej. W kontekście Jasne. Bitcoina, ETF-ów i tak dalej w tym zakresie.
Jasne, to znaczy, no my widzieliśmy bardzo duże tutaj napływ kapitału do w zasadzie wszystkich ETF-ów, jednocześnie odpływ z Grayscale'a. Dla mnie zaskoczeniem chyba był ten odpływ z Grayscale'a. To znaczy, o ile pewnie można było się spodziewać, że Grayscale będzie, że tak powiem, opuszczany przez klientów, o tyle no, ten odpływ jest bardzo, bardzo znaczący, tak w moich oczach. Przynajmniej większy niż się spodziewałem, bo z Grayscale'a, zdaje się, teraz sobie patrzę, wypłynęło 250 tysięcy bitcoinów, więc tego po początkowego 600 tysięcy z kawałkiem, w tej chwili zostało 360 tysięcy bitcoinów. No, na pewno widać To jest ponad dominację. 40%, nie? Ponad 40% wszystkich bitcoinów już sprzedał, i to jest jeszcze wczorajszy dzień nieuwzględniony, 19 marca, gdzie były historycznie chyba najwyższe odpływy z Grayscale'a, tak? I w ogóle największe odpływy netto z ETF-ów wczoraj mieliśmy. Ale sorry, tutaj ze przerywam, dobra. Tak. No więc no ten odpływ jest duży. No z drugiej strony widać, że w zasadzie na przestrzeni całego okresu, no to on jest nie tyle akumulowany, a czy on nie tyle jest po prostu, że wciągany przez pozostałe ETF-y, jak to można powiedzieć, no ale też te ETF-y nowe, które doszły, znaczy poza Grayscale'em, one generują dużo większy demand, zapotrzebowanie, więc de facto, mimo tego dużego odpływu z Grayscale'a, no sukces startu tych ETF-ów jest gigantyczny. To znaczy, ja się nie spodziewałem, że to aż taki będzie, powiedzmy, popularność tych ETF-ów. One zgromadziły na przestrzeni tych kilku tygodni ponad 400 tysięcy bitcoinów, więc no to jest bardzo, bardzo duża ilość. Więc spokojnie ten odpływ z Grayscale'a jest akumulowany, oprócz tego jest dodatkowe zapotrzebowanie. No i to jakby widać, że wpływa prawdopodobnie na to, co widzimy, jeżeli chodzi o cenę. Oczywiście są momenty, takie jak ostatnich kilka dni, że są też spadki, takich momentów też się musimy spodziewać. Natomiast no faktycznie no jest to duży sukces, tak? No tak jak zresztą też i dawałem update'y, zresztą też wiem, że dajesz no, final update'y na live'ach, no to w tej chwili de facto Bitcoin rośnie, w chwilę wskoczył do top 10, jeżeli chodzi o największe aktywo świata, wyprzedzając srebro, więc no, tego typu jakieś tam milestone'y sprawiają, że ta atencja do Bitcoina jest przyciągana i moim zdaniem będzie dalej przyciągana. No, co mi się tylko wydaje, że jesteśmy na początku, powiedzmy, budowania się tej bańki bitcoinowej, tej mocy Bitcoina. No więc te ETF-y z jednej strony no, w dłuższej perspektywie pewnie będą zagrożeniem, no bo jednak 90% wszystkich tych Bitcoinów, które te ETF-y wciągają, to chyba z wczoraj CEO Coinbase'a taką wypuścił informację, że oni posiadają 90% w tej chwili tych bitcoinów amerykańskich, tak, z tych ETF-ów amerykańskich, więc to jest bardzo duży punkt centralizujący. W dłuższej perspektywie może to być jakieś zagrożenie. No wiadomo, jest to jedno miejsce podatne na ataki. No i też w razie jakiejś, nie wiem, regulacji, cenzury, to tak by łatwo jest zapukać do jednych drzwi, no ale w krótkiej perspektywie to sprawia, że ta atencja do bitcoina jest bardzo duża. No i spodziewam się, że raczej utrzymamy w następnych tygodniach tą, powiedzmy, pozytywną narrację probitcoinową. No tak, a ty z kolei u siebie na kanale podałeś też, czy, nie wiem, czy to na kanale było, czy na Twitterze wczoraj, że wszelkiego rodzaju ETF-y i fundusze zgromadziły już w tej chwili ponad milion bitcoinów, co oznacza jakieś 5%, tak? Całego supply. Natomiast chyba wszystkie instytucje czy gracze instytucjonalni zgromadzili 2,5 miliona bitcoinów, tak? Tam gdzieś około tylu to można zobaczyć na Bitcoin Treasuries, co oznaczałoby, że no to jest ponad 10%, to jest jakieś, nie wiem, 12-13%, powiedzmy,
supply, którego już nawet nie licząc, znaczy łącznie z tymi bitcoinami, które prawdopodobnie są zagubione, czy nie, nigdy nie zostaną ruszone i tak dalej. Bo jeśli byśmy to uwzględnili, to prawdopodobnie mają one już powyżej 15 przy 20%. Nie? To też jest pewnego rodzaju zagrożenie. No, z dwóch powodów. Centralizacja to jest jedna rzecz, znaczy, że mogą zostać ucenzurowane, usankcjonowane i tak dalej. A z drugiej strony być może też no, one mogą jakby no, przeprowadzić pewnego rodzaju atak na zmasowany na Bitcoina, bo to może zostać rzucone na rynek w krótkim czasie. To widać, jaki przy małej płynności na giełdach, jakie to może być efekt. Nie wiem, czy widziałeś to, to wczoraj było, wczoraj chyba, gdzie jeden, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie to zrobił, prawdopodobnie nieświadomie, bo to za dużo pieniędzy kosztowało, ale on rzucił chyba 55 milionów bitcoinach, jeden wieloryb bitcoinowy na BitMEXie, 55 milionów i cena wówczas była bitcoina, no powiedzmy przy 65 tysiącach gdzieś koło, może 63, 65 jakoś tak. I on po prostu zrealizował market order, czyli kupuję niezależnie po jakiej cenie, biorę po prostu od góry jadę cały ten order book, aż będę miał, aż sprzedam te swoje wszystkie bitcoiny, które tam rzuciłem. No i zdampował cenę do 8900. Czyli te mroczne przepowiednie tutaj niektórych influencerów, że Bitcoin, czy nadzieje sprzed jakiegoś czasu, że Bitcoin spadnie poniżej 12, no to jakby tam ustawili swoje limit orders zakupowe na Bitfinexie, no to mieliby szansę rzeczywiście kupić Bitcoiny poniżej 12 no, tysięcy, nie? Ale no tak. Właśnie no to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nie można grać na dźwigni, nie? Bo nawet jeśli grasz na absolutnie bezpiecznie, zrobisz sobie tylko, wiesz, leverage 2, albo nawet w tym wypadku 1,2, nawet, wiesz, tylko 20% więcej niż spot, tak? To mimo to ci może łapy urwać, bo ktoś, jak przy małej płynności, żadna, wiesz, giełda nie ma idealnej czy tam nieskończonej płynności, ktoś może tak zdępować cenę. Albo może się jakiś glitch w algorytmie zdarzyć i po prostu, no nie wiem, w pewnym momencie nie wiem, algorytm nie dopuszcza, nie wiem, zakupów Bitcoina, tylko sprzedaż, czy coś takiego, albo nie ma, nie wiem, dostępu do Oracla, czy coś takiego i idzie cena raptem, wiesz, świeca w górę albo w dół i też to samo możecie zlikwidować, nie? Także to jest jedna rzecz, a druga rzecz to pokazuje właśnie, że przy małej płynności no, instytucje mogą w każdej chwili mocno dumpować cenę Bitcoina, tak? Tak. No to był jakby ciekawy tutaj ten strzał wczoraj. To znaczy, ktoś na pewno na tym skorzystał, bo skoro ktoś sprzedał po tej cenie, to ktoś tam kupował, to chciałby być takim szczęśliwcem. No ale tak jak mówisz, no to są akcje, nie wiem, czy to celowa akcja, pewnie nie. Natomiast to się może wydarzyć, tak? To znaczy, tego kapitału jest bardzo dużo. I dla niektórych tam, powiedzmy, zrzut kilkudziesięciu milionów dolarów to nie jest aż tak duży, więc powiedzmy, operując na małej giełdzie, do czego może być nieprzyzwyczajony, faktycznie takie niekontrolowane ruchy mogą się wydarzyć. No a tak no, jak może wspomniałeś... być tak, że ktoś miał, wiesz, ten swój tam account na BitMEXie i on kupował bitcoiny kiedyś, wiesz, za 1/100 tej ceny i myślał, że to jest wtedy... Wtedy to była jedna z największych giełd, duża płynność i tak dalej. W ogóle nie sprawdził, jaka tam jest płynność. Pomyślał, że to, wiesz, ruszy ceną może tam, wiesz, 2, może 5%. Myśli, a tam muszę szybko się skeszować czy coś, a tu się okazało, że jednak nie. No. Tak, tak, no. Dokładnie. No a to, co wspomniałeś, no to faktycznie no jakby w tej chwili popatrzeć na wszystkie fundusze, trusty, no i oczywiście ETF-y nie tylko w Stanach, ale globalnie, no to oczywiście mamy też w Kanadzie, mamy w Szwajcarii pootwierane tego typu wehikuły. No i no, ta popularność tych ETF-ów amerykańskich gdzieś tam może przyciągać dalszą popularność tych ETF-ów, trustów, funduszy międzynarodowych, więc będzie taka trochę no, efekt kuli śniegowej. No, takie informacje, które gdzieś tam trafiają, uderzają w media, no chociażby to, że
Przez 2 miesiące od startu te ETF-y amerykańskie całościowy kapitału niż wszystkie ETF-y złotowe przez 5 lat. No to są takie narracje, które gdzieś tam komuś, niektórym otwierają być może szerzej oczy. No i to sprawia, że no, ktoś, kto nie myślał dotychczas poważnie o Bitcoinie, być może coś tam słyszał jednym uchem, zaczyna jakby przychodzić do Bitcoina. No więc wydaje mi się, że jakby to jeszcze chwilę potrwa, tak? I jak długą chwilę, myślę, że nikt nie wie, ale sądzę, że jesteśmy na początku tej, powiedzmy, drogi wzrostu popularności Bitcoina w szeroko pojętym mainstreamie, instytucjach i tak dalej. Tak, ja myślę, że są jeszcze trzy jakby takie, no więcej jest, no ale trzy takie fakty, które pokazują, jak powiedzmy ten rynek jeszcze jest ten instytucjonalny, czy ten powiedzmy tradycyjny, jeszcze mało rozwinięty, tudzież jak to jest wcześniej, tak? Po pierwsze, są jakieś statystyki, że chyba 90% z tych wszystkich kupujących, którzy kupują ETF-y, to są prywatni ludzie, to nie są instytucjonalni inwestorzy. Druga rzecz to jest takie coś, że w zasadzie no, wiele z tych największych instytucji obecnie jeszcze jest anty-Bitcoin, tudzież jeszcze nie weszła w ogóle, ani nie mają swoich ETF-ów, ani właśnie nie dopuszczają klientów, żeby kupować inne, znaczy produkty innych przedsiębiorstw. Tu jest przykład Vanguard, Goldman Sachs, tego typu instytucje, tak? No i trzecia rzecz jest taka, że wiele instytucji, powiedzmy na przykład fundusze emerytalne, w tej chwili dopiero rozważa wejście, ale no jeszcze nic nie zrobili. Czyli większość instytucji jeszcze w ogóle no, tak naprawdę nie zaczęła inwestować w Bitcoina. Tak? I jeszcze jest inna rzecz, że nawet z wszystkich partnerów, jeśli weźmiemy BlackRocka czy tych powiedzmy firm, które posiadają te ETF-y, to jakieś tylko 10% ich partnerów tak naprawdę wprowadziło te ETF-y do swojej oferty i sprzedaje, tak? Także tam też jeszcze jest no, duży potencjał, tak? Także ta furtka na razie do tych ETF-ów jest stosunkowo wąska z jednej strony, a z drugiej strony nawet ilość no, tych, którzy chcą przejść przez tą furtkę, jeśli chodzi o instytucje, no to na razie to są jakby pierwsi ludzie, pierwsze instytucje, które tam przechodzą przez tą furtkę, tak? I to samo jest jakby po stronie, no poza, można powiedzieć, poza ETF-owej instytucjonalnej, tak? No bo mamy MicroStrategy, które no średnią, czy no, na sporą skalę skupuje ETF-y i mamy pierwsze spółki giełdowe, które mówią tak, my też nie ETF-y, tylko Bitcoina skupują. No i mamy pierwsze spółki giełdowe, albo które wchodzą na giełdę. To jest Reddit na przykład, które mówią tak, my mamy też krypto i jakby deklarują, że mają, tak? Ale to też jest jakiś taki początek lawiny, tak? Można powiedzieć, jeśli dojdzie do lawiny. Tak? Tak, zgadza się. No wczoraj zdaje się, czy zaraportował Michael Saylor, że MicroStrategy w końcu doszło do 1% bitcoinów, zakupili tam te dodatkowe 9300 sztuk, no i w sumie ponad tam 215 tysięcy chyba bitcoinów w tej chwili mają, więc ma Michael w końcu 1%, ale ciągle jest w tej chwili już poza BlackRockiem i tak jak chyba poprzednim razem rozmawialiśmy z kolei na kanale, to pewnie się mu BlackRocka nie uda dogonić z tym. Ale no tak, masz rację, że to tak w dużej mierze są takie indywidualne, retailowe zakupy, a Bitcoin będzie się z czasem stawał częścią jakby strukturalnych portfeli większych funduszy. Też no, w jakimś momencie się zastanawiam, no bo jeżeli faktycznie taki fundusz zwykle ma tam jakieś parametry rebalansingu tych aktywów, jeżeli kupi nawet ten 1, 2 czy 3% Bitcoina, a mu Bitcoin jakby sufit w jakimś momencie, to on będzie musiał zrobić rebalancing, więc prawdopodobnie będzie moment, kiedy będzie zmuszony, tak to rozumiem, że tak to działa,
sprzedawać również, ale domyślę, że ten moment jest jeszcze daleko przed nami. No być może to właśnie się dzieje, tak? Jakieś rebalancingi mniejszych instytucji w tej chwili to są powody, dlaczego mamy te spadki. No, jeszcze, znaczy no jest parę jakby, właśnie może o tym porozmawiamy, ale zanim tu przejdziemy, jeszcze wspomnę jeden fakt, który mieliśmy teraz na początku marca, że no takim największym, no jeszcze w dalszym ciągu największym bykiem bitcoinowym jest Michael Saylor, ale Larry Fink staje się coraz większym, bo z takiego cielęcia bitcoinowego robi się coraz większym bykiem, tak? No i Michael Saylor tylko w marcu już dokonał dwa razy obligacje wypuścił korporacyjne i w pierwszych chyba obligacjach tam 700 milionów ściągnął z rynku dolarów, za to kupił bitcoiny. I w międzyczasie już zdążył drugie wypuścić za 500 milionów i znowu dokupił bitcoiny. Ciekaw jestem, ile jeszcze w marcu Microsoft się dokupi. Także no on odkrył najwyraźniej jakby złoty graal, ale może to, nie wiem, czy będziemy tematyzować innym razem. Natomiast porozmawiajmy o tym właśnie, ostatnio mieliśmy spadki przez 2-3 dni. Jak myślisz, co było tego przyczyną? Dlaczego ludzie wyprzedają, dlaczego właśnie, czy to jest jakby ze strony ETF-ów, że ETF-y są wyprzedawane i dlatego są spadki na Bitcoinie, czy w drugą stronę, że nie wiem, są spadki na Bitcoinie i dlatego ETF-y wyprzedają? Może ci, którzy, wiesz, zakupili i teraz chcą zrealizować zysk, bo widzą, że znowu spada i chcą szybki zysk zrealizować. Jak to widzisz? I dlaczego? Co Wiesz co? Jest przyczyną? Jak myślisz? No możemy pospekulować. No, mi się wydaje, tak jak wiesz, patrzę na odpływy z Grayscale'a, no to one faktycznie za 18, za 19 marca były duże, więc tutaj Grayscale 600 bitcoinów za 18, 440 za 19 marca, więc no Grayscale jakby na pewno więcej tego wyrzucił z siebie, natomiast no, trochę to jest tak, że mi się wydaje, tak jak przynajmniej w swoim gronie gdzieś tam rozmawiam albo jakieś tam materiały śledzę, wiele osób jakby nie oczekiwało tak szybkiego, powiedzmy, wzrostu przed halvingiem, więc to było w pewnym sensie zaskakujące i myślę, że ciągle jeszcze wielu nie wierzy, jesteśmy trochę być może wszyscy niegotowi, co się dalej tutaj może wydarzyć, więc pewnie część osób może realizować zyski. Jak jest, powiedzmy, spadek na Bitcoinie, no to prawdopodobnie on się też przenosi na tych klientów, którzy dokonują tych zakupów bądź sprzedaży w tym momencie przez ETF-y, więc być może łatwiej jest jednak wyjść, skoro już zarobiłem. Więc jak się popatrzy na, nie wiem, poprzednie cykle, no to takie korekty po 10, 20, czasami 30% to nie są niczym takim nadzwyczajnym. Więc ja na to patrzę, możemy się zastanawiać, co jest przyczyną. No jakby jak coś idzie do góry, musi się też chwilę nabrać oddechu. Wydaje mi się, że to jest taki naturalny moment, powiedzmy, kiedy część osób realizuje zyski, czy to są ETF-y, czy indywidualni gracze, to już powiedzmy pewnie i to. Może być jakaś konsolidacja, no i potem miejmy nadzieję, że dalej będziemy mieli kontynuować jeden słuszny trend, no ale to trochę zaklinamy rzeczywistość. Natomiast nie, no, myślę, że trochę każdy, kto jest na tym rynku chwilę, wie, że to nie jest tak, że tylko rośniemy i codziennie będą zielone świeczki. Na tym jakby muszą być korekty i to jest naturalne. Tak, oczywiście. No ale mimo to mogą być jakieś wydarzenia, które, wiesz, mogą inicjować korekty i tak dalej, nie? I się zastanawiam, co mogło tutaj być takim wydarzeniem i czy było takie wydarzenie. Myślę, że na przykład rolę mogą odgrywać, może odgrywać to, że do końca marca muszą zostać, wiesz, zapłacone podatki w Stanach Zjednoczonych i tradycyjnie ludzie no, muszą się częściowo cashować, żeby opłacić zyski z zeszłego roku, znaczy podatki od zysków z zeszłego roku. I to może być powód, dlaczego na przykład tutaj, wiesz, tu jakieś jest takie ciśnienie właśnie w drugiej części marca, nie? I to może się diametralnie zmienić w kwietniu, tym bardziej, że jeszcze no, jest halving. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, tutaj też chciałbym jeden taki mit, bo to widzę u wielu influencerów i też to się powtarza nawet na tym,
Też widzę to na Twitterze, wielu ludzi postuje, że były takie korekty po 33, 38%, tam 7 korekt, ale to nie była ostatnia hossa, to była przedostatnia hossa. W ostatniej hossie, z tego co ja pamiętam, mieliśmy jedną korektę tylko powyżej 30%. I to była ta korekta między tymi dwoma szczytami, co mieliśmy. Natomiast druga korekta o 30% to już zakończyła hossę. Więc teraz nie pamiętam nawet, jakie były największe korekty w zeszłej hossie. I no, zasadniczo można wychodzić z założenia, że czym bardziej płynny Bitcoin, czym większa, jakby czym wyższy ten statek, tym bardziej stabilny. Tak? Znaczy, czym większy ten statek, tym bardziej stabilny i te korekty będą. No, procentowo coraz niższe, tak? I w zeszłej hoście, z tego co pamiętam, były niższe niż w tej roku 2017. Natomiast teraz będą prawdopodobnie jeszcze niższe. No, dzisiaj no, tutaj to mamy prawie 20%. No i się zastanawiam właśnie, są możliwe dużo większe korekty bez zakończenia hossy, tak? Obecnie w ogóle. Tak. No, ciekawe. No to myślę, że ja jakby nie czuję się tutaj ekspertem w takich spekulacjach, natomiast dla mnie jest to jakiś tam no, naturalny moment oczyszczania się rynku. A jakby tam powód jakiś do tego zawsze jest dorabiany, że to tamto, wam to wiadomo, tak to działa. Natomiast niektórzy tutaj takie analizy też czytałem, patrzyli na powiedzmy. To, co się wydarzyło z wejściem ETF-ów jako na taki, powiedzmy, halving, to znaczy oczywiście od strony nie podażowej, ale popytowej. No więc być może my mieliśmy no, w tej chwili taki, powiedzmy, pierwszą furię no, pozytywną związaną z tymi ETF-ami. Być może teraz do halvingu będzie jakiś trend boczny, można tak na to popatrzeć i po halvingu znowu będzie jakieś ożywienie. Na pewno po samym halvingu, czy na sam moment halvingu jest też wiele takich rozwiązań layer dwójkowych, czy ogólnie w ekosystemie Bitcoina, które gdzieś tam szykują się, że tak powiem, do odpalenia się właśnie w halving albo po halvingu, więc może być wznowienie narracji, jakiś świeży powiedzmy dopływ zainteresowania. Natomiast no, mnie na tym rynku nauczyło przez tych ostatnich 7 lat w zasadzie, że to jest wszystko nieprzewidywalne, więc staram się, znaczy z każdym rokiem de facto ja się coraz bardziej tak utwierdzam w Bitcoinie i nawet nie za bardzo próbuję łapać te górki i dołki, bo zwykle to mi nie najlepiej wychodzi. A po prostu budować swoje zrozumienie, jak to wszystko działa od bebechu, bo jak zaczynam to bardziej rozumieć, to w zasadzie wiem, że warto to posiadać, przynajmniej ja tak uważam, tego Bitcoina jako zabezpieczenie, jako być może jakiś tam walutę internetu przyszłości, bo tak może być. Tak. Ja bym tak, wracając jeszcze na krótko do tego tematu, jak mówisz, o wprowadzenie ETF-u, taki halving, ja bym to nazwał bardziej doublingiem. Mieliśmy najpierw doubling popytowy, a później mamy halving podażowy, tak? Można tak to nazwać. I wtedy Tak, to jest pewnie słuszniejszym. mamy coś takiego jak quadrupling w stosunku w ciągu, nie wiem, 3 miesięcy. Mamy czterokrotnie bardziej korzystny stosunek popytu do podaży na Bitcoiny, tak? Przez to, że każdy z tych jakby podwaja ten stosunek i na końcu mamy, jeśli porównamy sobie, nie wiem, początek roku do maja tego roku, no to w maju mamy czterokrotnie bardziej korzystny ten stosunek popytu do podaży. Albo bardziej, no bo tutaj mówimy o doublingu, ale w rzeczywistości my nie wiemy, jak bardzo ilokrotnie ta podaż, ten popyt wzrósł, tak? Może to było dziesięciokrotnie, tak? Ale na pewno to było jakieś skokowe zwiększenie tego popytu. No właśnie, ale tak wracając może teraz wyjdźmy poza rynek, porozmawiamy trochę o wydarzeniach wokół Bitcoina bardziej technicznej natury, bo to jest nie tylko tak, że Bitcoin no tutaj rynkowo się zmienia, ale także no, technicznie się sporo dzieje i ty jesteś no, na polskim, powiedzmy, na polskim podwórku, w polskiej społeczności tym człowiekiem, który w zasadzie zaczął
po raz pierwszy mówić o, czy zaczął mówić na polskim rynku o drugich warstwach na Bitcoinie. I to zacząłeś tematyzować i taka narracja wydaje się tworzyć na tą hossę. No i tam się sporo dzieje ostatnio. Może, nie wiem, bo my już wtedy, 2 miesiące temu trochę na ten temat rozmawialiśmy. Wtedy mówiliśmy trochę o Sowrynie, trochę w zasadzie. Ale teraz widziałem wczoraj, opublikowałeś na Twitterze taką slajdę o 70 projektach wokół Bitcoina na właśnie sidechainy czy rollupy i tak dalej, różne technologie. Oczywiście nie będziemy teraz mówić o wszystkich 70, ale może powiesz o tym, co ci się wydaje jakby najbardziej przełomowe, najbardziej przyszłościowe, o tym, na co zwrócić uwagę w tym zakresie. Jasne. Jasne. To znaczy może takie troszeczkę wprowadzenie dla Twoich widzów, którzy być może trochę mniej śledzą ten temat. No to powiedzmy Bitcoin jako powiedzmy store value, jako środek płatniczy, jako możliwość mierzenia wartości, teleportowania jej w czasie i tak dalej. No to jest ta jedna taka dominująca narracja, do której pewnie w ten czy w inny sposób wszyscy są przyzwyczajeni, ci, którzy już tam trochę na tym, w tym obszarze siedzą. Natomiast od lat w zasadzie tutaj pierwsze takie podejścia do tego, by Bitcoin mógł być czymś więcej niż tylko pieniądzem szeroko pojętym, one kwitną, tak? To znaczy gdzieś tam w 2012 roku były po raz pierwsze takie rozwiązania jak Colored Coiny, które były jakąś tam próbą czy robienia tokenów w formie Bitcoina, potem były takie projekty jak Counterparty, potem zaczęły się pojawiać warstwy jak Rootstock, Liquid, które rozszerzały Bitcoina o coś więcej niż to co on w podstawowej swojej warstwie robił. No i powiedzmy, że początkowe te warstwy próbowały dodać Bitcoinowi programowalność, czyli żebyśmy byli w stanie. Bitcoin w swojej bazie jest bardzo słabo programowalny, ma tam jakiś prosty język skryptowy, ale tam się za wiele nie da zrobić. Natomiast jeżeli teraz stworzymy warstwę taką ponad Bitcoinem, no to na tej warstwie jesteśmy w stanie zaprogramować no niemalże wszystko, no i w jakiś sposób zrzut tego jakby odpieczętować na Bitcoinie. No więc zaczęły powstawać takie projekty w formie sidechainów, właśnie jak Rootstock czy Liquid, które stworzyły warstwy. No i teraz ta narracja, ja byłem dużym zwolennikiem, to pewnie do tego się moich pierwszych filmów odwołuję, że te warstwy i w związku z tym taki DeFi na Bitcoinie, że to zatrybi, bo Bitcoin potrzebuje czegoś więcej w dłuższej perspektywie czasu niż stricte bycie takim store of value, że to się jakby, nie, jakby na dłuższą metę potrzebujemy czegoś więcej wraz z rosnącą popularnością Bitcoina. No i zacząłem o tym mówić, zdaje się, tam w 2018 czy 2019 roku. To się nie okazało być jakąś wielką narracją na poprzedni, powiedzmy, cykl, na poprzednią hossę, no ale część z projektów tam powstały takie, znaczy powstały, czy też zaczęły się przebijać projekty takie jak Stax i jakieś ekosystemy DeFi-owych aplikacji na Staxie, jak chociażby Alex. Na Rootstocku, czy na tej warstwie takiej powstało rozwiązanie Sovereign, które też było jakimś tam DeFi-em, czyli rozszerzało Bitcoina o to, że możemy zrobić jakiś lending, borrowing, wypuścić jakieś tokeny, swapować te tokeny w oparciu o Bitcoina i to sobie zaczęło kwitnąć. No i teraz wydaje mi się, że ta narracja, powiedzmy, kolejnych warstw na Bitcoinie zaczyna jeszcze bardziej rozkwitać przez dwie rzeczy. Najbardziej tutaj się przyczynił do tego rozszerzenie Taproot, które weszło do samego Bitcoin Core. Ono umożliwiło, że więcej rzeczy w samym Bitcoinie można zapisać, jakby sam Bitcoin w swojej warstwie funkcjonalnej, tej bazowej jest powiedzmy bardziej elastyczny, ma więcej funkcji. No i w związku z tym umożliwia, że na tych warstwach też można więcej zrobić. Więc zaczęły się pojawiać nowe warstwy. No i przyznam, że jak sobie zaczynam to ostatnio odświeżać i zgłębiać, no to już jest jakby nie
Może jeszcze jest do przeliczenia, no ale na pewno nie jest wszystko możliwość wyśledzenia tego. Jest między innymi taki serwis L2.watch, L2.watch albo właśnie BitVM Club, gdzie są śledzone te wszystkiego rodzaju warstwy. Rewolucję tutaj myślę, że właśnie najpierw wszedł Taproot w samym Bitcoin Core, który umożliwił, że warstw mogą trochę więcej. Następnie powstał taki projekt, on się nazywa BitVM. To jest bardzo ciekawy projekt, który umożliwił, że rollupy na Bitcoinie są możliwe. To jest BitVM jest rozwiązanie, że jesteśmy w stanie, powiedzmy, obliczenia robić, skomplikowane obliczenia robić poza samym Bitcoinem off-chainowo. A dzięki temu, jak BitVM jakby no, umożliwia wprowadzenie rollupu, sprawia, że weryfikację tych obliczeń, powiedzmy niezaprzeczalność, prawdziwość tych obliczeń, które są off-chainowo, czyli powiedzmy na tej warstwie, jesteśmy w stanie potwierdzać bądź ewentualnie pokazać błąd w tych obliczeniach za pomocą samej warstwy Bitcoin Core. To tak nie będę wchodził w samego BitVM, a co to jest, natomiast BitVM jako taki uniwersalny protokół, czy też komponent Bitcoin Virtual Machine sprawił, że rollupy, takie optymistyczne rollupy na Bitcoinie zaczęły być możliwe. No i to jest temat z końcówki zeszłego roku, z końcówki 2023 roku i on jakby zastymulował szereg projektów do tego, żeby zacząć z tego BitVM-a w takim czy w innym podejściu korzystać, no i zacząć tworzyć rollupy, czyli coś, powiedzmy, jeżeli to się uda zrobić, bo na razie to nie znam żadnego projektu, który byłby działający na mainnecie, no ale jeżeli to się uda zrobić, no to rollup będzie czymś szybszym, być może bardziej funkcjonalnym, być może bezpieczniejszym niż sidechainy, czyli to, co wcześniej znaliśmy jako warstwy drugie, więc tak jak mamy, powiedzmy, warstwy drugie na Ethereum, Arbitrum, Optimizm, no to tego typu rzeczy zaczną powstawać na Bitcoinie, no i w rezultacie będą powstawać nowe aplikacje na tych to rollupach. I to jest takie trochę rozdanie, które weszło, w zasadzie to jest kwestia ostatnich miesięcy i tych rollupów różnej maści zaczyna się pojawiać bardzo, bardzo dużo. Tutaj zespół Sovereign robi swój rollup, to się nazywa Bitcoin OS, są inne rzeczy, jakiś tam Bizon, który robi swoje rollupy, no ma masę tego można wychwycić, natomiast wszystkie są w fazie jakiegoś tam eksperymentu, developmentu, natomiast myślę, że będzie wysyp tego taki mainnetowy właśnie po, czyli na środowisku produkcyjnym już działającym po halvingu, no i w rezultacie to spowoduje większe zainteresowanie Bitcoinem, nowe transakcje, nowe typy aplikacji na Bitcoinie i trochę tego wyczekuję jako takie odświeżająca fala zainteresowania Bitcoinem, na którym można dużo, dużo więcej, bo rollup w swojej konstrukcji ma inny model bezpieczeństwa, tak jak wspomniałem, być może jest taki bardziej trustless niż to, co znaliśmy z sidechainów. To tak w bardzo dużym skrócie, jakby skąd w ogóle odświeżenie tej narracji kolejnych warstw. Taproot, Bitcoin Core i BitVM. Sorry, możesz jeszcze raz powiedzieć, jak te serwisy się nazywają, które tam to umożliwiają, znaczy integrują, znaczy informacyjne na ten temat, L2Watch i ten drugi, jak się nazywał? Tak, a drugi to jest BitVM Club. To jest, ja ci linki kropka podeślę, czy bitvm.club, club. Aha, dobra, dobra. To są Dobra. Takie dwa najpoważniejsze, ale no dużo, dużo takie dashboardowo, tak jak były nasze L2Bits dla Ethereum, no to teraz widzę, że ten L2Watch jest takim odpowiednikiem, próbuję zbudować jako taki odpowiednik dla Bitcoina. Muszę ci powiedzieć, że właśnie na tych jest parę już oznaczonych jako mainnet, tak, tych rollupów. Na przykład BIOP jest nam w stanie mainnet, Bitcoin Virtual Machine jest w stanie mainnet, znaczy wśród rollupów teraz mówię tylko, nie sidechainy. I jeszcze coś z tego, jeszcze jednego widziałem. Tutaj Rolux jeszcze jest, ma mainnet.
U-protocol Elastos też jest jest, inny. tak. No, kilka jest oznaczonych jako mainnet, natomiast znowu ja w te projekty nie wchodziłem na tyle, żeby był w stanie, bo na pewno widzę tam kilka takich, moim zdaniem, skamów, które też się załapują na tą listę. Tak, z I, pewnością. bez, i Trzeba myślę, że tego też uważać. będzie wysyp troszeczkę, bo sam roll-up roll-upem, ale tak naprawdę należy w ogóle zrozumieć, kto to będzie próbował zrobić dobrze. A żeby to próbować zrobić dobrze, no to pewne rzeczy trzeba rozwiązać też dobrze, czyli cały temat, powiedzmy, związany z data availability, czyli gdzie te dane są zapisywane, które potem ktoś musi weryfikować, jak to jest robione, czy korzystamy z Bitcoina, bo to jest dużo trudniejsze, czy gdzieś to wypychamy off-chain, czy wypychamy to na jakiś inny blockchain. To jest jakiś pierwszy temat do zaadresowania. Temat, w jaki sposób robimy most, czy on jest faktycznie jakby w oparciu o te paradygmaty, na których nam zależy, jest taki trust minimize i korzystamy z BitVM, czy robimy to jeszcze inaczej. No, widzę, że kilka projektów w tych rosnącej narracji layer dwójek rollupów próbuje nazywać się, że robi zero knowledge rollupy. Czyli no z tego, co ja wiem i z różnych źródeł, powiedzmy, bitcoinerskich, które śledzę, to jest teoretycznie niewykonalne. Czy Bitcoin w swojej obecnej, jakby bardzo ograniczonej funkcjonalnie tym swoim korze, jakby nie umożliwia zrobienia tego typu obliczeń, by rollupy takie zero knowledge były możliwe. Stąd optymistyczne rollupy są ponoć możliwe, zero knowledge nie są możliwe. No, znowu bazuje tam na jakimś mocno Bitcoin Maxi spojrzeniu na No, ten temat. BitVM to jest właśnie taki optymistyczny, można powiedzieć, paradygmat, bo tam chodzi o to, że później są ten, może być tam challenge'owane przez kogoś, kto no jakby się nie zgadza ze stanem tego i tam jakby taki ping-pong później jest tam no, grany, żeby, no trochę to jest skomplikowane, Tak, w ale zasadniczo bardzo no, dużym uproszczeniu BitVM, tak jak wspomniałeś, jest optymistycznym rollupem, czyli obliczenia czy jakieś transakcje odbywają się poza samym Bitcoinem. Natomiast w pewnym momencie jakby te dane trafiają na sieć Bitcoin, właśnie w te taprutowe gdzieś tam odnogi. No i teraz jest to uznane, że te wszystkie obliczenia, które się off-chain wykonały, są poprawne, chyba że ktoś, tak zwany jakiś tam weryfikator, zakwestionuje to challenge'uje, poprzez fraud zakwestionuje, proof no. i ma na to jakiś Tak. tam okres czasu. No i powiedzmy, to ma swoje plusy, takie, że jest efektywniejsze kosztowo, efektywniejsze czasowo, no ale minusy takie, że znaczy efektywniejsze czasowo właśnie nie jest w momencie, gdy ten okres dogadywania się tego off-chaina z tym Bitcoin Core, no tutaj musi upłynąć jakiś okres czasu, który jest oknem na to, żeby ten weryfikator mógł zgłosić ewentualny sprzeciw. No Tak, i z tej ten perspektywy jest oczywiście, po jeżeli prostu. komuś udałoby się zrobić te rollupy zero knowledge, czyli tam, gdzie w zasadzie na bieżąco, dzięki kryptografii, jest wszystko na bieżąco potwierdzane na Bitcoin Core, to byłoby dużo bardziej rewolucyjne niż to, co zrobił BitVM. No ale z tego, co Oczywiście, wiem, no bo Bitcoin jest to by funkcjonalnie była po jakby prostu nie. szybsza finalizacja, tak? Na tych drugich warstwach masz wtedy, jak to zostanie zapisane na blockchain, na głównym, na pierwszej warstwie, to wtedy już jest jakby finalizacja, tak, tego, znaczy jest finalne, nieodwracalne te transakcje. Natomiast tak, one jeszcze tam przez tydzień czy przez dwa na przykład na wszystkich, z tego co wiem, znaczy na Arbitrum to jest chyba tydzień czy trzy, dwa, tak porównując to do Etheru, mimo że transakcje niby są szybkie, tam parosekundowe, ale w rzeczywistości ty nie jesteś pewien, czy to zostało, wiesz, sfinalizowane. A z tego co wiem, to nawet optymizm do tej pory, tamten mechanizm challenge'owania do tej pory tak naprawdę nie działa. Nie? Czyli no, tak naprawdę to my nie jesteśmy nawet, my nie wiemy, czy te zapisane transakcje były poprawne w przeszłości, tak? I być Tak. może ktoś tam zmanipulował, a my nie będziemy już tego nigdy w stanie odwrócić, bo to challenge'owanie, no, z tego co wiem, to do tej pory nie działa. Oni dopiero teraz to na jakichś testnetach tam naprawiają, czy próbują tak naprawdę prowadzić to challenge'owanie. Tak. No więc należy wziąć pod uwagę, że sama technologia jest na tyle skomplikowana, że my jej pewnie do końca rozumiemy, a będą na tym też korzystać oczywiście projekty, które
skakując na narrację, wskoczą po szybką kasę, no i będzie można też łatwo stracić swoje bitcoiny, jakie włożymy nie w taki roll-up, jak chcemy. No z tej perspektywy ja tak ostrożnie podchodzę u siebie na kanale w omawianie konkretnych projektów, jeżeli sam ich nie zgłębiłem. Na pewno widzę masę skrótów, na które projekty mogą pójść w kontekście tworzenia takiego rozwiązania, żeby tylko pokazać, że my jesteśmy pierwsi z tym czy z tamtym. Natomiast no, z tego co wiem, to produkcyjnie jeszcze nie ma żadnego takiego rozwiązania, które ja bym przynajmniej chciał publicznie omawiać. Natomiast na pewno jest kilka poważnych w budowie. Przyglądam się Bitcoin OS-owi między innymi pod tym względem. No i kilka innych, ale de facto należy tutaj popatrzeć na to, że jeżeli to się uda zrobić, no to Bitcoin zyska, powiedzmy, możliwość off-chainowego przetwarzania na innych warstwach, gdzie będziemy mogli zrobić dużo więcej. W zasadzie dowolny typ aplikacji będzie można wymyślić sobie na off-chainie. On będzie zabezpieczony poprzez przywiązanie tego rollupu do Bitcoina, więc można powiedzieć, że pewnego rodzaju nowa ekonomia na Bitcoinie będzie powstawała. W tych aplikacjach, które gdzieś tam na tych warstwach będą się budowały, będą wykorzystywane asety takie jak Bitcoin, ale też różnego rodzaju tokeny, które będzie można tworzyć za pomocą Taproot Assets, to jest takie rozwiązanie Taro, które umożliwia tworzenie tokenów, które jednocześnie mogą pływać po Lightning Network, czyli po innej warstwie. Teraz z kolejnym takich, powiedzmy, rozwiązań ciekawych, towarzyszących do tych warstw jest Runes, to jest też taki metaprotokół, który jest stworzony przez tego samego gościa, który stworzył Ordinalsy BRC20, ale jakby trochę przemyślał, jak to powinno być robione w kontekście wypuszczania fungible tokenów na Bitcoinie. I jakby też stworzył protokół, do tego protokołu też już powstał Launchpad, który znów będzie odpalany przy 800 400 bloku, czyli w momencie halvingu to wszystko wejdzie jakby na live. No i każdy będzie mógł sobie wyklikiwać za pomocą takiego rozwiązania, to się nazywa, też ci mogę linka podesłać, Runes Terminal, swoje tokeny. I łatwo to będzie do zrobienia, to one będą mniej obciążające, same UTXO, będzie elegantsze to rozwiązanie niż to, co znaliśmy z Ordinalsów BRC20. I też z tego co wiem, tam są jakieś akty zaplanowane, że dużo fajnych rzeczy ma wychodzić w formie pewnie czasami memcoinów, czasami innych jakichś tam tokenów na Bitcoinie właśnie w oparciu o Runes zaraz po halvingu. No i znowu, te tokeny będą wintegrowane między innymi w tego nowego Sovna, czyli w Bitcoin OS albo w inne rozwiązania layer dwójkowe, które będą powstawać. Wiemy na przykład, że Sovereign, jeżeli ktoś używa tego DeFi'a na tą chwilę, jeszcze w tej starej wersji, czyli nie rollupowej, tylko takiej sidechainowej, on ciągle jest jakby aktywnym rozwiązaniem. No i tam, jeżeli my korzystamy z tego, dostarczamy płynność, robimy jakiś trading, robimy staking naszych SOV tokenów, no to osoby, jakby, które to robią, zarabiają takie POVA points. To są na tą chwilę punkty, ale one zostaną skonwertowane nam na te tokeny Runes, czyli ten nowy standard zapisu tokenów na Bitcoinie właśnie po halvingu. Więc widzę masę takich, wiesz, drobnych elemencików tej układanki około bitcoinowej, które nam się poskładają w większą kupę i jak te rozwiązania faktycznie zatrybią i zdążą się zdevelopować i tak dalej, to będzie dużo fajnych zabawek, tak to sobie nazwijmy, na Bitcoinie. A jakby robiąc jakby tutaj zahaczenie do początku tego, o czym rozmawialiśmy, to ten duży kapitał, który przypływa do Bitcoina, moim zdaniem oczywiście do tych ETF-ów, do tych innych funduszy, ogólnie zainteresowanie Bitcoinem. Ludzie tego Bitcoina na początku będą chcieli trzymać, ale potem będą myśleli, dobra, to co ja z nim dalej mogę zrobić? Może jakiś lending, borrowing, jakieś swapy na Bitcoinie. I jak te rozwiązania na layer 2 nie powstaną, no to oczywiście power i całe tutaj płynność i zainteresowanie przejmą scentralizowane jakieś giełdy, podmioty, które dają już dzisiaj wiele z takich możliwości. Ale to layer 2 wydaje mi się, że przejmą przynajmniej część tego ruchu, no i na pewno dobrze, że się budują, no bo one jakby nie było, no to są bardziej zdecentralizowane i bardziej jakby tutaj bliższe tej narracji, powiedzmy, robienia czegoś bez udziału podmiotów trzecich. Dobra, dwa pytania tutaj do ciebie praktyczne. Pierwsze, no to tam pewnie jakieś specjalne wallety są potrzebne do tych różnych sidechainów,
rolapów, tutaj mówię o Staksie, Sowrynie, nie wiem, na Woodstocku może. Jak to wygląda? Jakich walletów tam się używa? Bo to nie są zwykłe bitcoinowe wallety, tak? To zwykle nie są zwykłe jakby bitcoinowe wallety, to znaczy w wypadku Sovryna w obecnej wersji, on jest zbudowany na Rootstocku, który jest EVM compatible, więc zadziała MetaMask, Aha, zadziała no. taki portfel jak Liquality, to zdaje się konsensus za tym stoi, więc taki portfel, z którymi powiedzmy osoby w większości są zaznajomione, zadziała, więc MetaMask bądź Liquality dla Sovryna. Teraz dla Staxa to się nazywa Ledger i to jest portfel przeglądarkowy albo w wersji desktopowej to jest Hero Wallet. To jest portfel, który nam umożliwia zarówno dostęp do sieci Bitcoin, jak i dostęp do sieci Stax, więc on umożliwia dualne przechowywanie asetów. No i to już jest bardziej powiedzmy dedykowany portfel. No i znowu, w zależności od tego, jak dany sidechain działa, no to on będzie, w zależności od to, jak ma zbudowany ten cały swój konsensus, no to będzie wymagać jakichś mniej lub bardziej znanych walletów. Więc, no ale do Staxa na tą chwilę mogę Hero Wallet bądź Ledger, do Rootstocka czy do Sovryna, no to Liquality bądź MetaMask. A ten leather to jest tak jak skóra po angielsku, czy przez D? Przez TH, czy Nie. przez D? Lea tychy ery. Przez lea leather. Jak skóra. On się wcześniej też nazywał Hero, ale w tej wersji oni mu tak podmienili nazwę. Lea tychy ery. Też ci mogę podesłać linka zaraz. Okej. Zaraz mi się kończy tutaj bateria, więc ostatnie pytanie. Jak nas urwie, no to trudno, jak nie, no to jeszcze zdążymy się pożegnać. Mówisz, że lending, borrowing, to jak to tam działa, ten borrowing? Jaki stablecoin pożyczasz pod zastaw Bitcoina i jak to w ogóle wyprowadzić z systemu? Bo to wiesz, to ma sens pożyczać tylko jak coś z tym możesz zrobić z stablecoinem. Tak, no to takie coś powstało w tej chwili między innymi właśnie już od jakiegoś czasu na Sovryn, więc jeżeli się zalogujemy do Sovryn i damy sobie lending, no to możemy jakby dostarczyć, jakby jeżeli chodzi o zabezpieczenie, widzę w tej chwili jest DLLR, czyli ich dolar, Bitcoin, no i tam XUSD, czyli też dolar taki ichniejszy. No i tu są różne lending up, czyli jest około 9-10%, 12% w no zależności. dobrze, ale pożyczam jakiegoś stablecoina, tak? Czyli co, XUSD, czy jaki tam jest? Co my możemy pożyczyć? Do pożyczenia mamy też między innymi DLR-a, XUSD, możemy też pożyczyć Bitcoina na tą chwilę. No dobrze, no i teraz tym stablecoinem, który pożyczam, jak ja wyprowadzę to z tego, jakby ze Staxa, czy z tego, nie wiem, na jakąś giełdę przerzucę, żeby to, nie wiem, na USD zamienić, czy coś takiego. Jest taka możliwość, czy co ja z tym, jak to jest połączone w ogóle? Nie wiem, są jakieś DEXy, które obsługują Rootstock, czy jak to wygląda? No jeżeli chodzi o wyprowadzenie stablecoina z ekosystemu powiedzmy rootstockowego, to przyznam, że też nie zgłębiałem tematu, więc na tą chwilę bym ci powiedział, że chyba nie ma żadnych CEX-ów, które by to obsługiwały. Natomiast w ramach DEX-ów, no to możesz kiedyś, jak oni się nazywali, Money on Chain był też takie rozwiązanie, też do niedawna nie zagłębiałem się, ale oni swego czasu mieli, to jest też rozwiązanie na Rootstocku i oni swego czasu mieli płynność do USD, się było robić swapowanie. No czyli obecnie to jeszcze jest taki dosyć wyizolowany ekosystem, można powiedzieć, tak? Oni nie są jakoś przez bridge jakieś i tak dalej połączeni, no nie wiem, ze światem powiedzmy Etheru albo ze światem CEX-ów i tak dalej, nie?
No nie, znaczy na pewno to jest dosyć, tak jak wspomniałeś, wyizolowany ekosystem. Sprawdzam na przykład teraz w ramach samego Sovereigna, jakie mam DLL, na co ja to mogę. No nie ma nawet w tej chwili nawet stricte USDT, aczkolwiek jakiś czas temu była taka para płynności na zeszłej hoście, z tego co pamiętam. Na tą chwilę nie. No więc oni są dosyć wyizolowani. To jest też na pewno jakiś obszar, gdzie rozwiązania muszą zacząć powstawać, żeby też się to wszystko spopularyzowało. No bo o ile, tak jak tutaj wspomniałem, czy Alex ze Stacksów, czy rozwiązanie Alex ze Stacksów, czy Sovereign z Rootstocka, jakąś tam popularność, w zasadzie jak ktoś rzuca jakieś DeFi bitcoinowe, to te się pojawiają jako pierwsze, bo jakąś popularność zyskały w poprzednich latach, o tyle to jest jakby promil tego, co znamy z innych ekosystemów, między innymi przez wyizolowanie. No, to ja myślę, że takim rozwiązaniem, znaczy, które technicznym, które do tego może prowadzić, są te taproot assets, tak? Bo wtedy, jak mamy jakiś standard do tokenów na Bitcoinie, które mogą być na inne warstwy później transportowane, no to wychodzę z założenia, że prędzej czy później USDC, już Circle się tym zainteresuje, że Tether się tym zainteresuje i tam wypuszczą no, swoje wersje Tetherów z Circle. No i wtedy zaczyna się robić ciekawie, tak, na Bitcoinie, bo możemy powiedzmy deksowo wtedy na drugiej warstwie sobie robić lending, borrowing czy tam trading, sprowadzać to z powrotem na pierwszą warstwę i na przykład, nie wiem, wtedy mogą też exchanges coś takiego implementować, te taproot assets, że z Bitcoina można przesyłać i być może na niektórych warstwach, podobnie jak to jest na Etherze, nie, że na początku można było tylko tokeny i nie, na niektórych, powiedzmy, tych bardziej tradycyjnych CEX-ach w dalszym ciągu można tylko tokeny z pierwszej warstwy Ethereum przesyłać, między innymi Tether czy tam USDC, a teraz coraz więcej coraz więcej CEX-ów, coraz więcej giełd oferuje też na drugich warstwach. Czy to jest Arbitrum, czy to jest Optimism, czy to jest, nie wiem, ZK-Sync. Oczywiście nie dają tam pełnej no, dowolności i tak dalej, że każdy token, ale no, niektóre tokeny można tak działać. I myślę, że to będzie pewnie trend, który podobnie się rozwinie, jeśli będziemy mieli po pierwsze zestandaryzowane tokeny na Bitcoinie, a po drugie drugie warstwy na Bitcoinie. Coś takiego może się rozwinąć też na Bitcoinie, nie? Co z pewnością Tak. zwiększy no, sensowność robienia czegoś takiego jak DeFi na Bitcoinie. Dokładnie, bardzo, bardzo celnie zauważyłeś. To znaczy, Taproot Assets jako, powiedzmy, sposób zapisu, bo to jest też taki, powiedzmy, metaprotokół, on natywnie będzie zintegrowany z Lightning Network, czyli tak jak dzisiaj, powiedzmy, że ktoś wypuści jakiś asset powiedzmy, oparty o Taproot, no to on będzie mógł go jakby posługiwać się po Lightningu. Więc teraz, jeżeli ja dzisiaj mogę z Lightninga już wypłacić do niektórych chociażby nawet CEX-ów, można Bitcoina po Lightningu wypłacać, no to zakładam, że będzie zainteresowanie przynajmniej niektóre bardziej jakieś wartościowe asety, no jak chociażby no USDT na Lightningu, przesyłać na CEX-y i to jakby przyciągnie zainteresowanie, płynność i jakby popularność tych rozwiązań, więc jak najbardziej. Podobnie Runes, który wcześniej wspomniałem, też ma mieć możliwość, powiedzmy, wypuszczania czy być kompatybilny z Lightning Network. Natomiast no, tam już pewnie do mniej takich poważnych zastosowań, czy bardziej memcoinowych, czy spekulacyjnych, ale też pewnie mogą się pojawić asety, które z racji kompatybilności z Lightningiem być może będą wychodzić poza ten zamknięty dosyć ekosystem danego Dobra, rollupu. Jasne. ostatnie pytanie, zanim może jeszcze zdążymy, zanim tutaj nas utnie. Jeszcze wracając do walletów. Są jakieś wallety, które Taproota obsługują? No bo Na zakładam, że przykład te to Taproot Assets i tak dalej? na tą chwilę powiem Ci, że nie zgłębiałem tematu, czy w ogóle Taproot Assets już jest w tej wersji lightningowej, bo oni też są jakoś tam
Więc na pewno są takie hardkorowe jakieś, natomiast to ci musiałbym sprawdzić i odpowiedzieć bardziej, że tak powiem, po researchu. Ja się tym nie posłucham. Dobra, ale Taproot assets wchodzą z, mówiłeś, z tym, z halvingiem, tak? Czy co wchodzi z halvingiem? Runes A, wchodzi runy wchodzą z z halvingiem. Tarwingiem, tak. A Same Taproot Taproot assets już Assets tutaj. w tej wersji, bo Taproot Assets może istnieć w wersji przywiązanej do jakby Do Bitcoina. on-chainowo i to już Tak. działa, tak, do To Bitcoina już i ma działa, być tak? ta No to wersja wtedy. Lightning, tak, Czyli która, jak no więc jakieś działa portfele na ta. pewno są. To muszą być jakieś portfele, tak. No to po prostu trzeba jakiś reset No zrobić i bo tak tutaj dalej, nie? portfel jakby z racji, że sam asset jest zapisywany w tym jakby drzewie, no to portfel musi zinterpretować ten zapis, więc Tak, oczywiście, no o to jakby... chodzi. No, no, powiedzmy, te starsze portfele, one nie widzą tego. Dla nich to jest po prostu jakiś blob, tak? Czy jakiś tam tekst zaszyfrowany, czy tam coś, co nie ma znaczenia, jakby, tak? Jakiś komentarz do transakcji, tak? Można powiedzieć, tak? Natomiast ta plutowe to interpretują, tak? Odpowiednio. No dobra, no to bardzo ciekawe informacje. Dzięki Andrzej za tutaj zaktualizowanie mnie, zaktualizowanie moich widzów. Dzięki za poświęcony czas. Jakie tam masz teraz, mówiłeś, biegi? W Stanach coś biegniesz, tak? 100 mil, tak? Tak, będę w połowie kwietnia w Stanach biegł 100-milówkę, no potem w Dolomitach też Lavaredo jeszcze raz będę biegł w czerwcu, no więc trochę wyzwań również biegowych przede mną. No to wszyscy trzymamy kciuki. Życzymy tam, nie wiem, połamania nóg się życzy, ale lepiej że oczywiście, żebyś nie połamał, żebyś cały zdrowy dotarł. To chyba najdłuższy bieg będzie w twojej dotychczasowej karierze, tak? Ten 100 mil. To jest 160 kilometrów, tak, dla tych niewtajemniczonych. To się biegnie na raz, przypomnę. Dla przeciętnego człowieka to jest coś niepojętego i dla mnie też już nie, jest niepojęte. Także wielki respekt ode mnie, od moich widzów, myślę. Wszyscy trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. No i może jakoś się, nie wiem, zsynkujemy znowu po twoim biegu, opowiesz o wrażeniach i porozmawiamy w międzyczasie, jak się tutaj Bitcoin rozwinął i może jakieś inne tematy wejdą w międzyczasie. No, także dzięki. Super, dzięki wielkie Dzięki za wielkie. zaproszenie, Rafael. Pozdrawiam Ciebie i Twoich widzów i do usłyszenia kolejnym razem.